Cześć, witam Cię tak nietypowo pozdnie nad wodę, z mojego ogrodu. Pogoda jest piękna. Stwierdziłem, że nagram Wam filmik, jaki obiecałem. Filmik techniczny łódka. Filmik jest skierowany do wędkarzy, którzy chcą sobie kupić, a nie wiedzą co kupić. Ja w tym filmiku nie polecę, że załóżmy firma Iksińska jest najlepsza czy coś. Nie, nie. Tu są rzeczy, na które macie zwrócić uwagę przy kupnie łódki. Żebyście po prostu byli mądrzejsi i nie dali się po prostu omamić, czy jakoś wykorzystać tą chwilę, że jesteście po prostu zadowoleni, euforia, że coś kupujecie fajnego. Na zimno, panowie, od razu mówię, na zimno. Mnie to spotkało, że nie zwróciłem na parę rzeczy uwagi, no i zaowocowało to tym, że mieliśmy awarię. Awaria została usunięta, temat się fajnie skończył na chwilę obecną. Wszystko gra, wszystko pływa, ale nie o to chodzi. Panowie, kupujemy rzeczy nie zawsze za małe pieniążki. Jest to tam od 1000 wzwyż. Inaczej, płacimy za coś, co ma być sprawne. Ale nie zawsze cena idzie razem z jakością w parze. Także co, zaczynamy. Punkt pierwszy naszej listy to chyba podstawowy temat każdej łódki. Czyli samo za siebie mówię, łódka pływa, musi być jaka? Szczelna. Nie ma opcji, że coś gdzieś tam przecieka, gdzieś jakaś uszczelka nie trzyma. Nie. Ma być w 100% szczelne. W momencie, kiedy kupujecie, jedziecie nad wodę i testujecie ją w każdy możliwy sposób, nawet do góry nogami ją postawcie na wodzie, ona ma być szczelna. Jeśli ktoś Wam mówi, że tak się nie robi z łódką, to jest nieprawda. Ja osobiście zrobiłem test u siebie tutaj na Białce. Wziąłem, wcisłem łódkę na 3/4 do wody. Łódka pociąga wodę, znalazłem defekt, usunąłem go osobiście. Inaczej łódka jest w tym momencie w 100% szczelna. Sam ją tam uszczelniłem. Jeśli będziecie zainteresowani, w jaki sposób, napiszcie, zrobię filmik, ale to nie o to chodzi. Jeszcze raz wracam do tematu. Łódka ma być w 100% szczelna. Nie ma opcji, że gdzieś coś Wam podcieka. Jeśli Wam podcieka, dziękuję, wysiadam, nie biorę tego. Co Wam z łódki, która przecieka? Łódka przeważnie jest na akumulatory, czyli elektryka. Elektryka plus woda. Co się dzieje? Zwarcie. I co? Łódka zostanie Wam na wodzie i co? Będziecie płynąć w pływ po to? Jak macie ponton albo kolegę z pontonem, to jeszcze się jakoś uda. A jak nie macie, to co? Parę tysiączków stoi na wodzie przed Wami i możecie się modlić do tego. Także uczulam Was na to. To jest punkt numer jeden i nie ma tematu. Punkt numer dwa z naszej listy to jest wały. Nic nie wiedziałem na temat wału. Wiedziałem, że wały to jest napędza i tylko tyle. Panowie, wały muszą też być szczelne. To jest tak precyzyjna robota, że jeśli są jakieś luzy na wale, na zimmeringach, woda znajdzie te luzy i przecieknie przez wał. Myśmy mieli taki przypadek. Pokażę zdjęcia jakby co, żebyście widzieli o co chodzi. Na wałach są takie prędkości do przodu, do tyłu, że po prostu płynąc do tyłu woda jest wciągana do środka i robi się nam co? Robi się nam kałuża, no i jest po temacie. Nie dajcie sobie powiedzieć, że smar w wałach jest uszczelniaczem. To nie jest prawda. Smar w wale jest po to, żeby smarować wał, żeby ładnie nam na zimmeringach się to wszystko kręciło. Uszczelniaczem są zimmeringi. Jeśli są jakieś niedoróbki, jest po temacie. Będzie ciekło na 100%. Wymiana smaru to nie jest lekarstwo, bo tak za każdym razem możemy co wypłynięcie ładować 2-3 szczykawy smaru i wypłynąć i nie mamy gwarancji, czy ta łódka wróci, czy nam nie przecieknie, nie zatonie, nie będzie zwarcia. Dlatego mówię, sprawdźcie sobie pierwsze u kogoś najlepiej, jeśli macie taką możliwość, jak nie to po necie, jak nie to u producenta, czy wały są testowane. Jeśli są, sprawdzają się, wtedy bierzcie w ciemno. Oh.
Punkt numer 3 to jest radyjko. Ja też nie miałem zielonego pojęcia. Nigdy nie byłem, jak to powiedzieć, modelarzem, który gdzieś coś puszcza, żeby ten, oprócz latawca, ale tam nie wymaga radia, na sznurku goni. Jeszcze raz, radyjko. Zostało mi polecone przez dwóch kolegów, notabene pozdrawiam Szymka i Sławka. Polecili mi radio Futabe. I powiem tak, nie jestem zawiedziony. Po zakupie, po rozmowie potem z innymi tam wędkarzami, z kolegą modelarzem, powiedział, że to jest markowy produkt, dobry. Na chwilę obecną nie zawiodło mnie, mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Najważniejsze tak, żeby po prostu w radiu nie tracił się sygnał, żeby łódka nie została bezpańska na wodzie, że po prostu jesteśmy, gonimy po brzegu i nie ma zasięgu, a widzimy łódkę, praktycznie żebyśmy do niej sobie dorzucili kamieniem, a łódka po prostu nie odpowiada. Także ja na chwilę obecną polecę to radio. Mam nadzieję, że nie wprowadzę nikogo przez to w błąd, ale ja z tego radia jestem zadowolony. Też taki ważny punkcik w całej układance. Punkt czwarty naszej listy to jest budowa, można powiedzieć, kształt skorupy. Nasza łódka jest kształtu katamaranu, wiem, że są jeszcze płaskodenne. Spotkałem się z paroma kolegami, którzy mają płaskodenne. Czasami tam mają uwagi co do zachowania się łódki na dużej fali, że podobno skacze jak piłeczka, nie ma za dużej kontroli nad nią, choć to troszeczkę jest niedobrze. Nasza łódka ma kształt katamaranu i powiem Wam, na ostatniej zasiadce, co była duża fala, duży wiatr, bałem się, że będzie miała problemy, ale zostało to rozwiane w momencie, kiedy to wyszło od nas z portu, w cudzysłowie. Szła, cięło pięknie wodę. I wiadomo, że wiatr i fala robiła swoje, że przesuwały ją tamten, ale wszystko zostało skorygowane, wysypałem tam, gdzie chciałem. Także ja na chwilę obecną polecę budowę katamaranu. Od razu mówię, katamaran. Fajne dwie płozy, idzie po środku. W środku się ładnie to trzyma wszystko. Także katamaran na chwilę obecną. Mam nadzieję, że się mi to sprawdzi. Ostatni punkcik naszej listy to jest piąteczka. Może taki punkcik troszeczkę błahy, ale ważny moim zdaniem. To znaczy, żeby producent był w naszym zasięgu. Co rozumiem przez sobie zasięgu? To, że wsiadam do auta i dojeżdżam do niego lub do autobusu lub na rower. Że w razie awarii podjeżdżam do gościa, przedstawiam mu problem, a nie przez telefon. Przez telefon to sobie możemy pizzę zamówić, a nie mówić o sprawach technicznych. Takie jest moje podejście. W moim przypadku tak było. Musiałem się osobiście pofatygować. Fajnie temat załatwiony. Pokazałem, co nie gra. Nawet filmik nagrałem, że o przecieku. Temat został ogarnięty, tak jak mówiłem. Notabene dziękuję chłopakom. Przywieźli mi tą łódkę z powrotem do domu. Także postarajmy się, żeby producent był gdzieś w cudzysłowie na miejscu. Wiadomo, że nie każdy, nie zawsze da się tak, nie zawsze tak, ale pamiętajmy, wszystkie wysyłania jakimiś tam kurierami można uszkodzić, czas oczekiwania, a tak po prostu jedziemy, załatwiamy sprawę na żywo, na gorąco, jak to się mówi, i mamy po problemie, prawda? To tyle na temat łódki zanętowej. 5 punkcików, które Wam nakreśliłem, mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam pomogą przy wyborze łódki. Że będziecie wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Jeśli macie jakieś uwagi, spostrzeżenia, napiszcie. Dołączę to do tego filmiku. W opisie na pewno się to znajdzie. No to co? Do zobaczenia następnym razem z nadwody. Mam nadzieję, że z takimi rybami, jak ostatnio. Do zobaczenia. Do kija. Trzymajcie się. Hej.